Temat podatku minimalnego z ustawy o CIT jest przedmiotem naszych rozmów, które toczymy już od dobrych kilkunastu tygodni. W tym czasie widzimy, że przewija się kilka wątków, które budzą szczególne zainteresowanie zarówno biznesu, jak i, jak i doradców. Na temat tych kilku powtarzających się kwestii porozmawiam z moim kolegą Miłoszem Szulcem i postaramy się przygotować odpowiedź na nurtujące podatników pytania. Miłosz, na dobry początek czy mógłbyś nam opowiedzieć, które z branż mogą być w szczególności narażone na kwestie związane z podatkiem minimalnym? Przede wszystkim branże, których model biznesowy oparty jest na dość dużym wolumenie sprzedaży, w efekcie realizują małą marżę na sprzedaży. Czyli tak naprawdę na przykładzie dla potrzeb takiej kalkulacji podatku dochodowego to są podatnicy, którzy mają stosunkowo wysokie przychody, podobny poziom kosztów i ten dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym jest dość niski. Mhm. Więc jakby tutaj pojawia się kwestia tego podatku minimalnego na, tak na, pierwszy, na pierwszy rzut oka, żeby to sprawdzić. Oczywiście ten dochód z do opodatkowania podatkiem minimalnym jest trochę inny niż efektywnie na koniec dnia, gdyż jest szereg które ustawodawca przewiduje, tak? Dla potrzeb podatku minimalnego. Co do branż, to tak naprawdę patrzę z perspektywy modelu biznesowych, będzie to branża pośredników, branża logistyczna i branża detalistów, czy Dilerów samochodowych. Z tego co słyszę, handel i generalnie każda inna branża, w której zarabiasz głównie na tym, że prowadzisz szereg niskomarżowych transakcji, tak? I zarabiasz po prostu na, 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 na efekcie skali. Tak, dokładnie. Duży wolumen sprzedaży przy dość niskiej marży w przypadku na przykład dystrybutorów, które dystrybuują na przykład produkty o krótkiej dacie ważności, mhm. kiedy ta marża jest stosunkowo niższa niż w stosunku do innych produktów, tak? Mhm. OK. A powiedz mi, Miłosz, tak na czuję ja bym powiedział, że dosyć istotnym czynnikiem może tu być kwestia rozliczeń na gruncie cen transferowych. Tak, dokładnie. Oczywiście, to zależy od modelu danego biznesowego i modelu przyjętego TP w grupie, ale tak na przykładzie może powiedzieć, dotyczy, może dotyczyć potencjalnie podatników, którzy działają jako dystrybutor o ograniczonych ryzykach. Mhm. Czyli ci, którzy mają zakładową marżę na sprzedaży, jeśli ta marża będzie mniejsza niż te 2%, która jakby jest ich skutkiem, jakby powstanie tej marży, jakby osiągnie takiej marży jest podatek minimalny, to powinni się nad tym zastanowić i to przeanalizować. A propos analizy. Częstym pytaniem, z którym przychodzą do nas klienci, to jest to, od czego analizę podatku minimalnego zacząć? Co byś w takiej sytuacji doradził naszemu klientowi? Przede wszystkim bym sprawdził, czy taki podatek jest na stracie podatkowej. To jest jeden z pierwszych punktów sprawdzenia. Jeśli nie jest, to bym sprawdził yy, na koniec roku zeznanie podatkowe i sprawdził, jaki stosunek jest dochodów z działalności operacyjnej do przychodów z tej działalności. Jeśli efektywnie ten, ten rentowność dochodowej będzie mniejsza niż 2%, to wtedy podatek minimalny nam powstanie. Tak? Oczywiście wspomniałem w pierwszym punkcie, w rozmawialiśmy, jest szereg punktów, szereg wyłączeń, które trzeba mieć pod uwagę, kalkulując ten podatek. już mm -hmm. ustawodawca e, jakby różnicuje trochę ten dochód z zwykłego CIT-a, powiedzmy tego normalnego do... Do podatku minimalnego, więc jakby też trzeba wziąć pod uwagę. Czyli to chyba to jest coś, na co by trzeba zwrócić uwagę. Czyli dla celów minimalnego nie bierzemy jeden do jednego tego wyniku, który pokazujemy w tej finalnej kalkulacji czy deklaracji CIT-owej, tylko to, co pokazujemy do Cita tego standardowego, i to, co bierzemy do, cita, do, do tego Cita minimalnego, tak to ładnie nazwijmy, nieco nieco się różni. Tak, różni się. Między innymi tam jest stawoda przewiduje, że powiedzmy koszty amortyzacji wyłączymy. Hmm. Wyłączamy w jakimś stopniu koszty wynagrodzeń czy leasingu. Mhm. Jakby to jest efektywnie, może spowodować nam to, że mimo, że na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę zeznanie i mhm. stosunek dochodu do przychodu, mamy 2%, to na koniec dnia może się okazać, że tego podatku minimalnego jednak nie, nie musimy zapłacić. Myślę, że można by to skonkludować w ten sposób. Bierzemy wyniki z deklaracji CIT i to, co nam wyjdzie na tym etapie, to jest najgorsze dla podatnika, co może, co może ostatecznie wyjść. Czyli jeśli okazuje się, że na bazie tych danych jesteśmy poniżej tego progu 2%, to jest sygnał dla nas, że powinniśmy przeprowadzić dalszą analizę i zobaczyć, w którym kierunku ona nas, ona nas zaprowadzi. Miłosz, w okresie zawieszenia przepisy o podatku minimalnym były dosyć istotnie zmienione i te zmiany wchodziły dosyć głęboko w to, jak te przepisy funkcjonują i będą funkcjonować w, w, w przyszłości. Z Twojej perspektywy, które z tych zmian powiedziałbyś, że są najbardziej istotne i najbardziej wpłyną na, na, na sytuację naszych klientów? Przede wszystkim kluczową zmianą jest taką, że ustawodawca przesunął termin na obowiązywanie tego podatku i efektywnie będzie obowiązywał on od roku podatkowego, który kończy się, kończy się 31 grudnia 2024, czyli podatnik będzie go musiał zapłacić, jeśli nie ulegnie zmianom, 31 marca 2025, tak? Oczywiście mówimy o podatnikach, którzy, których rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym. Mhm. To jest taka duża zmiana, dużo podatników udotknęło z ulgą, na pewno. A takich zmian już merytorycznych, yy, to na pewno zmiana poziomu dochodowości z 1 na 2%, co przełoży się na to, że większa ilość podatników podatnik będzie dotyczył. Mhm. Yy, taką zmianą jest na pewno... Jakby wyłączenie z podatkowania tym podatkiem podmiotów, którzy działają, w powiedzmy, świadczą usługi użyteczności publicznej, czy na przykład jednostki komunalne, też znaczy ich, ich celem jest nie jest osiągnięcie zysku tego świadczenia pewnych usług publicznych. Na pewno taką zmianą jest sposób kalkulacji tego podatku dla podatników działających w strefie ekonomicznej. Mhm. Początkowo było to kwestia odliczenia dochodu. obecnie z e, tego dochodu zwolnionego odliczaliśmy od dla potrzeb kalkulacji podatku. Obecnie, dla potrzeb kalkulacji podatku minimalnego odliczamy przychód strefowy. I taką zmianą, chyba czwartą, tu w zależności od danego podatnika, trzeba po prostu sprawdzić jego sytuację, jego wynik podatkowy, jaki ma strumienie przychodów, kosztów, to jest na pewno wprowadzenie alternatywnej metody liczenia, obliczania podatku minimalnego, czyli w skrócie mówiąc, jest to licząc podatek, bierzemy pod uwagę 3% przychodów działalności operacyjnej. Okej, okay, czyli jak Ciebie słucham, to można powiedzieć tak. Z jednej strony większa liczba podatników będzie objęta tymi, tymi przepisami przez, przez zwiększenie tego progu, z drugiej strony mniejsza, ponieważ wyłączamy jakoś określoną grupę podatników, wprowadzamy jakoś dodatkową preferencję dla strefowców. I czwarta rzecz jest to, że dla wszystkich wprowadzamy dodatkowe, potencjalne udogodnienie polegające na uproszczonej metodzie kalkulacji, która zmniejszy nam obowiązki administracyjne związane z, z podatkiem minimalnym. Kolejna rzecz, która jakby w praktyce widzimy, przychodzą z nią często klienci do nas. Nasz klient przeprowadził sobie analizę podatku minimalnego, no i okazało się, że wpadnie w obowiązek zapłaty tej, tej, tej dodatkowej daniny. Czy mimo to, mimo że na cyfrach okazuje się, że podatek minimalny jest do zapłaty... Czy przepisy przewidują jakieś środki, które możemy zastosować, aby, 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 aby tego obowiązku uniknąć? Zacząłbym od tego, że tak naprawdę podatnik musi przeanalizować swoją politykę TP, gdyż jakby sposób rozliczenia w grupie może mieć wpływ na to. To jest warte, żeby to zwrócić na to uwagę i żeby jakby spowodować to, żeby odpowiadał realiom gospodarczym, które są obecnie. Być może się przełożył na podatek minimalny, a taką drugą instytucją, która jest dosłownie nowa i Yy, stosowane przy niektórych podatników jest tak zwany program współdziałania, czyli porozumienie z szefem KAS. Jakby ono ma na celu, żeby podatnik był bardziej transparentny, yy, bardziej otwarty do organu podatkowego, to się wiąże z pewnym rodzajem instytucją audytu przed wejściem, ale efektem jest tego jest to, że powiedzmy mamy szybsze zwroty podatku, mm -hmm. no i też w tym zakresie akurat nie podlegają podatkowi minimalnemu, tak? więc jakby to jest korzyść, którą możemy osiągnąć dzięki temu. Okej, okay, czyli można by to podsumować w ten sposób, żeby z jednej strony przyjrzeć się tego, jak jest ustawiony nasz biznes i czy w kontekście podatku minimalnego, ale, ale też nie tylko, tak? Czy, czy, czy w kontekście całości zmian gospodarczych on odpowiada współczesnym realiom, a z drugiej strony mamy zupełnie nowy instrument pod tytułem program współdziałania, tak? tak dokładnie. Miłosz, dzięki wielkie za, za dzisiejszą rozmowę. A Państwa? Po więcej informacji na temat podatku minimalnego... Zapraszam do kontaktu z doradcami PwC i na nasze strony internetowe.